Tutaj mam taki widok. Tam jest taka trasa szybkiego ruchu. Jeżdżą sobie samochody. Co dość daleko. Tutaj są nowe bloki, które niedawno zostały wybudowane. Te natomiast bloki są już troszeczkę starsze. Tu jest jakaś zakład, budowa czy coś w tym rodzaju. Natomiast po lewej stronie dalej są pola. Jest widzowo, mi się wyłączyło, ale trudno. Jest, dalej są pola, tu są działki. Teraz będę musiał przez szybę. Mniej więcej za tym dużym budynkiem, który teraz widać, taki dość duży, jest moja działka. Działek jest dość dużo. Tu jest taki zakład energetyczny, który mi tylko zakłóca fale radiowe. A dalej, w dalej odległości, daleko, daleko, daleko są lasy. Do nich jest jakieś pół godziny drogi. Można się od czasu do czasu tam wybrać. O. Jest taka druga. To wszystko przez szybę, dlatego tak niekształcone. Przed moim blokiem jest parking. O, to jest mój bzyczek. Zaraz właśnie nim pojadę, za chwileczkę. Tu jest taki parking, tu się bawią dzieci. Gdzie indziej nie mają gdzie. Tak wygląda tu. Jeszcze spojrzymy w tamtą stronę. Teraz znajdujemy się na balkonie ode mnie. O, to co tam w oddali widać, to mówię, że to jest właśnie część kopalni. To jest to, co próbowałem ci nagrać, właśnie ten szum wtedy. Tu jest dalsza część tej kopalni. Tu to, co to widać, o, to na przednim planie to jest szkoła górnicza. Tu jest internat tej szkoły. Przy mnie znajduje się takie boisko. Tam teraz uczą się przyszli kierowcy. Taka kasownica. Przejdźmy dalej. O, przede mną. Jesteśmy ostatnim blokiem, czwartym. Fragment osiedla. To jest przedszkole. Takie bardzo fajne, nowoczesne. Dalej właśnie to żółty budynek. Jest to szkoła. Ja do niej nie chodziłem, nie widać mojej byłej szkoły. Tam są osiedla. Ciągle osiedla, osiedla, osiedla. Tutaj ten wielki, wielki plac, gdzie jest nasz kościół. Teraz taki zarys. Wygląda mniej więcej z daleka. Dzisiaj tam w sumie jeszcze raz będę. Tak to wygląda z moich okien. Dziś jest niebo troszeczkę zachmurzone. Ta kopalnia, ta co ci pokazałem wcześniej, jest nowa, ta jest starsza. One są niespełna naprawdę parę kilometrów od siebie. Tam masz zbliżenie, tak to wygląda. Że tak mówiłem, to jest ta główna ulica, która jest tutaj więcej sklepów. Tylko że to jest cały czas stary knur. Cały czas stary. Płynnie Marek. Wszyscy się w miarę tak. Dobra. Ona jest pigułą, to pokaże jej lekarz. Znaczy tu, szpital. Szpital. Pokazuje ci lekarz. Szpital. To jest szpital miejski w Knurowie. Przed chwilą tam byłem u mojego kolegi z grupy, który miał wypadek w czwartek motora. Druga rzecz to jest
września, a więc w dobrym stanie już jest. Kościół po prawej. Nie mogę ci całego kościoła pokazać, bo widzisz, że jesteśmy w samochodzie. Robisz na jazdę gwiazdę, to wiesz, nie? Staraj się w miarę. Środek górniczy po lewej. Nie na szybko? Nie. No właśnie, być sobą. Co to znaczy? W studiu już jest ktoś naszego programu. Gdzie się patrzę? Stara poczta. Być sobą to znaczy wierzyć w to, że moim najgłębszym pragnieniem jest wraz tej szczęścia. Prawo do posiadania jest poglądu, postaw, reakcji. Prawo do realizowania swojego niepowtarzalnego bytu. Stadion. Jeśli w to głęboko wierzę, to właśnie stadion. Wierzę w tą moją niepowtarzalność. Sprawa, że nie jestem, nie jestem, mam prawo do swojego terytorium. Koksorem, które najbardziej smrodzi w Knurowie. Czy jesteśmy sobą, czy lubimy siebie, a jeśli nie, to co nam w tym przeszkadza? Czekamy na końcu. Nieprzyjemnie aż ogląda. To były te kółka. Kółka. O, Dom Kultury nasz. Po prostu na pewne role społeczne. Pani pyta o te sytuacje, kiedy się nie jest sobą. Na przykład w sytuacjach publicznych. Nie gra się rolę, nie wiem, dyrektora, kierownika, matki. No i chyba nigdy jakby nie wychodzimy poza pewne role. A jeśli wychodzimy poza pewne role, to może mieszkałam w domu z rodzicami, to gorzej. Z powodu tego, że nie pytałam straszliwe. Samodzielnie mieszkam osobno, to lepiej to wypada. Znaczy, to znaczy, Mrówskie wieżowce? Jeśli się mieszka z rodzicami, w Szczecinie chyba też są wieżowce. Ale się pewne konflikty. Ale nie Knurowskie. Teraz się kończy te tysiąclecia osiedla i zaczyna się drugie, trzydziestolecia. Najlepsze. Właśnie my tam mieszkamy. To są te bloki takie już bardziej kolorowe, te takie brązowo-białe. Ja zaczynam pracować i wyprowadza się z domu, to wtedy no ja niejako jest bardziej partnerem dla swoich rodzin. Kiedy się będzie? No właśnie wtedy, kiedy wychodzę z jakiejś roli. To jest Machoczek. Znowu takie. Tak. Tam w oddali to jest następna wioska już, dzielnica Gliwic. Nazywa się Wojków. Pokaż po lewej stronie teraz. Wyjeżdżamy z osiedla 30-lecia, wjeżdżamy w osiedle... Bo miałyśmy inne zdanie na temat pójścia do wyborów. Nie licząc już tych dzielnic, o których ci mówiłem, których mamy jeszcze dwie. Prezydenckie, tak. No i właśnie wyszłam wtedy z roli, nie? Wściekłam się i powiedziałam, wyjdź, no wynoś się z tobą. Jakby Magda cię chciała o Szczecinie nakręcić film, to chyba dwie kasety. Ale, ale nie obrażam. Ja w Szczecinie byłem, także nie ma problemu. O, teraz wyjeżdżamy z Knurowa. No ale to znaczyłoby, że taka to jest... To przejechaliśmy go tak wzdłuż. Tak naprawdę. Żadnego znajomego, no tak, jadna złość. O, i nasz kościół. To jest właśnie ten. Z drugiej strony tym razem. Zaraz pojedziemy w ogóle do kościoła. Dobrze, że nie widzę. Tu jest żłobek. Tutaj pracowałem. O, tutaj pracowałem, na tym placu. Dużo go nie widać, no. Tam buduje się szkoła. Jakiś przeklęty staw. I jesteśmy w tym pewni, czy powinniśmy być pewni? Sam tam się później, jest to gromu rąk, jest na nas podróża. To jest główne wejście. Będzie, myślę, okazja, żeby wejść również do środka, ale nie dzisiaj może. Przejdźmy dalej. Mój czwarty jest zasłonięty. O, ten blok. Jeszcze taka odległość mnie dzieli do kościoła. Tutaj.
Do tej szkoły, która przed chwilą była, to moja siostra wspaniała chodzi. Do pierwszej klasy. To jest ulica Słowika, którą właśnie widzieliśmy tam z okna. Może wejdziesz mi zaraz. O, tu jest następny, budują się rzeczy. Podkład, który słyszysz, to właśnie z głośników z zakrystii jest puszczany. Czasem jak są adoracje, to właśnie taka muzyka sobie leci. Niektórym ludziom ułatwia to skupienie. Mi też. Mnie też. Teraz pójdę na górę. Organy. Thank you.
Jesteśmy teraz w zakrystii. No właśnie. Tu mieszka Robert, w tym bloku. Ale on jest dzisiaj zajęty. Ale to, to właśnie te malunki na blokach są najlepsze. Po pierwsze, to jest zwyczajny skurwysyn. A po drugie, proszę panią, taki człowiek drugiego człowieka lekceważy, bo jak gdyby mówi tak, dla świętego spokoju ja ustąpię, no bo uważa, jak gdyby zakłada, że ten drugi czy ma rację, czy nie ma racji, to jest jak gdyby nie wart tego, żeby z nim powalczyć, czy podyskutować. I żebym powiedzieć swoje zdanie. O, więc to jest właśnie moja kopalnia, to ta wieża. Co w tej wieży jest? Szyb taki, który wybiera węgiel z dołu. My się uczyli z Markiem. W tej szkole. Ja tu skręcił dostanek. To nie stój się. Skręcimy w prawo, zaraz zawrócimy, wiesz, jeszcze pojedziemy w centrum. Tu jest ta szkoła górnicza, koło mnie co jest. Ja tam chodziłem do szkoły, ja właśnie. To mój zawód sobie zdobyłem. O, tu się jedzie do mnie, tu masz te cztery bloki, ten czwarty to jest mój. Na działkę pojedziemy kiedyś innym razem. Jak będzie co oglądać tam? Zawsze ich jest na wierzchu, zawsze mają tam dzisiaj kopalnie podjechać. To się właśnie go z dołu wyciąga. Dlaczego jednak szyb było tak, jak ona chciała. Czułam się wtedy bardzo źle. Wydawało mi się, że moja mama mnie nie rozumie, robi wszystko na odwrót, żeby było tak, jak ona chce, a w ogóle mnie tak, jak ja chcę. Co to się działo? Źle. Czułam, że jestem niepotrzebna i w ogóle nikt nie liczy się z moim zdaniem. Ale teraz już z biegiem czasu bardziej się rozumiemy. A jak jest z tatą? Ja się z nim spotykam bardzo rzadko. Trafiłabym już tego. To są biura. Jacy jesteś? Kopalniane. Czy potrafisz zakaz fotografowania sobą, czy lubimy siebie? Dobra, nie jestem. Znaczy ja lubię zakaz siebie. Zakaz jest naturalny. A jeśli nie jesteśmy sobą, wciąż kogoś pójdzie, w sytuacjach najtrudniej nam wyrazić swoich praw, swojego jak przyjedziesz? Swojego tego przyjedziesz. Bo lotniska nie ma także samolotem. Nie jest 51-67-40. 51-67-40. Wydaje mi się, że punkt widzenia zmienia się z punktu siedzenia w zależności od sytuacji też jaka jest. Tak się dopasowujemy. A tu po lewej stronie są takie domki jednorodzinne, takie osiedla jednorodzinnych domków. A poza tym uważam, że człowiek co 7 lat się zmienia i charakter człowieka, osobowość i poglądy na różne sprawy. To się zgadza, tylko krema nie zmienia, to nie ciągle źle trawy, prawda? A ten dom można sobie zamówić określonym i wybudują ci go. Jednak jakieś tam taki dom ma. I w momencie, kiedy ci chyba 300 barek kosztuje. Pokażemy kopalnię od przodu. To jest właśnie wejście na kopalnię. Tu tutaj wchodzę, Marek pracuje. Tu wchodzę codziennie. Ale nie pokazuję za bardzo, bo nas będą strażnicy ścigali. Zawrócimy tak.
Gdzie chcesz jeszcze raz zawracać? Wejście, pamiętam to jak dziś. Nie chciało się chodzić. Może tam jedziemy też na ten palacyk, wiesz? To zrobię takie kółko. Księgarnia. Kto? Czarek. Charakterze, chciałbym na przykład przestać palić. Uczciwy, bo nie jestem doskonały. No nie wypada palić się, ale mi się wydaje, że jestem w miarę zdyscyplinowany, obowiązkowy, słowny staram się być. To jest nasz rynek umowny, innego nie mamy. Bo nie jestem aż taki obowiązkowy w 100%. I nie jestem zaradny. Moje wykształcenie ukierunkowało mnie humanistycznie. Nie jestem biznesmenem, ani nie jestem złotą rączką. Ani rzemieślnikiem, a niestety humaniści nie są. Stąd wysyłam do ciebie listy. Tam w dole jest poczta. Oddalamy. To jest to osiedle, o którym ci mówiłem, tych domków jednorodzinnych. Tu jest fragment osiedla tysiąclecia. Nie umiem złapać ostrości. O, teraz przejdźmy dalej. Co my tam mamy? To jest szpital, o którego żeśmy przejeżdżali, jak pamiętasz. Kościół. Stara kopalnia. To jest fragment osiedla. Tu następna rzecz, którą widać, fragment miasta. Tam w oddali to są już inne miasteczka. Oj, przepraszam za to poruszenie. Przejdźmy teraz dalej. Tereny cegielni. Właśnie takie wyrobiska. Koło cegielni, o ten komin też przejeżdżaliśmy. To jest ta główna droga, którą żeśmy cały czas jechali. Ją żeśmy już zdążyli zwiedzić. I teraz spojrzenie w dół. O! Tu jest nasz samochodzik. Może bliżej. O! Tu gdzie żeśmy już byli. Ten sklep. I ten drugi sklep. Nie, to już było widać, wiesz? O, tu jest kościół w Bojkowie, bardzo ładny w sumie. I tu jest kopalnia Gliwice. Tak więc widzisz, do Gliwic nie jest aż tak daleko. To są wszystko zabudowania w Gliwicach. No, widać troszkę kominy. No, nie jest tu aż tak źle. To właśnie my jesteśmy oddaleni od tego centrum Śląska, ale widzisz, że też
kominy robią swoje. Jeszcze karty tenisowe i cmentarz też. Ważne, żeby...